A jaką taką ludzką historię wspominacie do dziś? Jaką tam poznałyście na miejscu? Wiesz co, pomógł mi chłopak z Turcji, który był z pochodzenia Syryjczykiem, który uciekł przed wojną, która miała miejsce w Aleppo. Uciekł z całą rodziną do Turcji w poszukiwaniu lepszego życia, lepszych możliwości. I pracował ze swoim bratem w bardzo ciężkich warunkach przy klejeniu butów. I ta historia została ze mną do dzisiaj, dlatego że ja wspieram po prostu tego chłopca po tym programie. Jestem z nim w stałym kontakcie i wspieram jego edukację, bo chciałabym, żeby się rozwijał, żeby miał lepszą możliwość, lepszy start w życiu, żeby mógł się edukować. Dzięki temu dostanie lepszą pracę i być może z tej Turcji wyjedzie i da swojej rodzinie też szansę większą, dlatego że to był jedyny członek rodziny, który mówił w języku tureckim. A wszyscy, którzy tam byli, cała jego rodzina też potrzebowała tego jego jako komunikatora ze szpitalem, z szefami, wiesz, no w każdych jakby w różnych okolicznościach, które przed nimi po prostu tam życie stawiało. I chciałabym jakby cały czas temu chłopcu pomagać, żeby po prostu miał lepsze życie. Wow. No wyjątkowy gest, nie spodziewałam się czegoś takiego, bo faktycznie ten program tak dał się wam pewnie we znaki psychicznie, prawda? Nie wiem co bardziej, czy fizycznie, czy psychicznie. Ja myślę, że to i to. Tak. Mi strasznie plecy dały w kość. Bolą do dziś? Miałam za duży plecak, przyznaję się, źle się spakowałam. Nie, bo Iza miała po prostu tam 5 kg jedzenia, no jakby orzeszki, batony proteinowe i tak, wiesz. Ale jak je wywaliłam, bo ja tak z każdym dniem czegoś się pozbywałam, ale później stwierdzałam, że jednak tego mi brakuje i pamiętam jak chłopaki nawet spotkaliśmy Wojtka z Bartkiem i oni mówią, chcesz batona? A ja wszystkie rzeczy wywaliłam z jedzenia z tego plecaka. My się cieszyłyśmy jako po prostu małe dzieci, które pierwszy raz w życiu jadły batona. Tak. I trafiły do fabryki czekolady. Tak, były momenty takie, że człowiek naprawdę doceniał, że zje banana i batona.